Kolejny ruch, wyrażenie zgody na udzielenie od 2012 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej siedzibą w Krakowie, ulicy Rozetkajew, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach zarządowanych budynkiem wykorzystywanym na cele statutowe Domu Pomocy Społecznej siedzibą w Krakowie, ulica Rozrywki, stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 983, drugie czytanie, referuje pani dyrektor Wiktorowi. Szanowni Państwo, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki, ani żadne poprawki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że rada odbyła drugie czytanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani, panu radni, nie zawsze idzie projektu według druku nr 983. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 29 osób za, 1 osoba przeciwna, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę według druku nr 983. Kolejny druk. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu z tego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym położonym w Krakowie przy ulicy Senatorskiej nr 9, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 990. Drugie czytanie, referuje pani dyrektor Wiktorowi. Szanowni Państwo, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki, ani żadne poprawki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że rada odbyła drugie czytanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani, panów radnych jest za przyjęciem projektu druku nr 990? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 31 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę według druku nr 990. Kolejny, wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu z tego nieograniczonego lokalu stanowiącego własność gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Wrocławskiej nr 43, a wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 3893 łamane przez 47 589 nieruchomości wspólnej, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 991, drugie czytanie, referuje pani dyrektor Wiktorowi. Szanowni Państwo, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki, ani też autopoprawki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę według druku nr 900, przepraszam, odbyła drugie czytanie według druku nr 991. Przystępuję do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 31 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę według druku nr 991.